kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam moją rutynę pielęgnacyjną przed makijażem glow. Tę rutynę możecie spokojnie wykorzystać również przed makijażem bankietowym, przed makijażem ślubnym. I przy okazji tego filmu pokażę Wam też wielu moich ulubieńców, wiele takich kosmetyków, które sprawdzają się u mnie bardzo dobrze w ostatnich tygodniach, po które sięgam z wielką przyjemnością. I co jeszcze? Zawsze staram się dla Was testować też takie alternatywy korzystne cenowo, produkty tańsze, ale też produkty naturalne. I w tym zestawieniu praktycznie wszystkie kosmetyki oprócz jednego kosztują mniej niż 50 zł. Ten jeden postanowiłam Wam również pokazać, bo uważam, że jest rewelacyjny, ale odnośnie jeszcze tego produktu będzie wkrótce zestawienie również tańszych alternatyw, więc myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Kochani, oprócz tego, w jaki sposób przygotujecie swoją skórę pod makijaż, bardzo ważne jest też to, w jaki sposób go zmyjecie. Odsyłam Was do filmu o prawidłowym demakijażu, który powinien obejrzeć naprawdę każdy. A jeżeli chcecie tanio i dobrze pielęgnować swoją cerę na co dzień, to kolejny film, który musicie obejrzeć. Mój rytuał pielęgnacyjny zaczynam od oczyszczania skóry przy pomocy szczoteczki Foreo. Mam model Luna Mini 3 i on ma wypustki o 25% delikatniejsze, większe od poprzednich i ja odczuwam tą różnicę. Moja skóra, która jest delikatna, skłonna do podrażnień, naprawdę to docenia. Tutaj korzystam z trybu 30-sekundowego i to jest tryb, który nazywa się Glow Boost. Jeżeli macie Foreo, zachęcam Was do ściągnięcia aplikacji, bo to jest wtedy bardzo proste. Mam tutaj szczoteczkę zapisaną, naciskam sobie. O, mam już 30 sekund, glow boost i mogę nacisnąć start. I to jest najszybszy i najdelikatniejszy sposób na oczyszczanie. Do tego celu często mnie pytacie właśnie, czego używam, jakich pianek, jakich żeli. W ostatnich tygodniach testuję serię Pure by Closhi i mam też dla Was kod rabatowy, który tutaj Wam gdzieś zapiszę na ekranie, żebyście sobie mogli skorzystać, bo ten kod obowiązuje na całą markę Closhi, nie tylko na produkty z serii Pure by Closhi, ale również na przykład produkty z filtrami, o których już mówiłam wcześniej. To jest taka emulsja oczyszczająca, która ma w składzie aloes i ekstrakt z lipy, więc jest naprawdę mega delikatna. Ja w ogóle nie czuję ściągnięcia po umyciu buzi przy pomocy tego produktu. Także moczę sobie szczoteczkę Foreo. Można moczyć buzię, można moczyć Foreo, to już w zależności od Waszych preferencji. I nakładam żel. No i oczywiście odpalam aplikację i tutaj sobie naciskam start. Koniec. Teraz muszę zmyć żel, umyć buzię wodą. Słuchajcie, twarz oczyszczona, umyta, osuszona. Ważne, żeby pamiętać o tym etapie. Dzięki szczoteczce Foreo ja też mam zrobiony taki delikatny peeling, więc i pielęgnacja będzie się lepiej wchłaniać, lepiej działać. Teraz przejdę do maski. Kolejna polska firma z bardzo dobrymi składami, która mnie zachwyciła w ostatnim czasie, czyli marka Asoa. I tutaj mam maseczkę do twarzy z fioletową glinką. Tutaj jest mieszanka fioletowej, białej glinki, czyli to są te najdelikatniejsze glinki. Jest też olej z awokado, jest też ekstrakt z nagietka i z witaminy B3. I to połączenie wszystkich tych składników daje efekt oczyszczenia, ale również odżywienia, nawilżenia skóry. Cera jest taka pięknie rozświetlona, po prostu dodajemy jej blasku i też ją odżywiamy. I to jest maseczka, którą sobie sami musimy zrobić. W środku jest proszek fioletowy, piękny. I sypiemy sobie po prostu do miseczki, mieszamy z wodą lub z hydrolatem i można jeszcze dodać olejek, Wasz ulubiony olejek, jeżeli macie na przykład złą skórę taką jak ja. I ja sobie dodam olejek z Creamy. Ja przygotowałam tutaj ciepłą wodę w moim pojemniczku na sos. Dzisiaj się przyda do zrobienia maseczki. I tak naprawdę musicie to zrobić na czuja, na oko, zobaczyć jaka konsystencja Wam będzie odpowiadać. Ja dodaję po prostu mało wody, mieszam, patrzę czy jest ok, czy trzeba dodać więcej. Oczywiście do tego, do nakładania takich maseczek, do mieszania sprawdzają się wszelkie pędzle, takie syntetyki do podkładów.
Nie musi to być typowo pędzel do maski. I mieszam, 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 aż uzyskam odpowiednią gęstość papki. Wydaje mi się, że wyszła mi troszeczkę za rzadka, więc chociaż... Teraz nałożę troszkę na twarz i zobaczymy, ale zanim jeszcze, to tak jak Wam mówiłam, mam tutaj takie serum olejkowe z Creamy do skóry suchej i odrobinkę, kropelkę, dwie dokładam do maski. Powiem Wam jeszcze, że tą maskę możemy trzymać od 5 do 20 minut na twarzy, co jest najważniejsze, żeby nie dopuścić do tego, żeby ona zaschnęła, wiecie, na taki beton, bo wtedy będzie ściągać naszą skórę, wtedy już nie będzie fajnie działać, więc w trakcie można sobie spryskiwać twarz na przykład Waszym ulubionym hydrolatem. O, jeszcze chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo insta-friendly maska, bo ten fioletowy kolor jest przepiękny. No myślę, że konsystencja mi wyszła w sam raz. Jak widzicie, moja maska zaczyna już zastygać, więc sięgam po hydrolat i akurat tu mam hydrolat od Nature Queen, to jest hydrolat aloesowy, świetnie się składa, bo aloes też jest składnikiem tej maski. Spryskuję sobie, żebym jeszcze mogła chwilę w tej maseczce posiedzieć. I jeszcze teraz Wam zwrócę uwagę na jedną rzecz. Krąży w internecie wiele mitów na temat uszkadzania warstwy bariery lipidowej skóry. Pamiętajcie, że jeśli stosujecie urządzenia z głową, zgodnie z instrukcją, czytacie instrukcje stosowania chociażby kosmetyków i też urządzeń do pielęgnacji, to nie zrobicie sobie krzywdy, tylko po prostu wszystko trzeba robić w odpowiedni sposób. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest również to, żeby zadbać o pielęgnację Waszych ust. Ja Wam polecam wszelkiego rodzaju maseczki do ust, które może nie działają długofalowo, ale uwierzcie mi, dużo dają przed samym makijażem. Dlatego też ja na przykład lubię te maseczki z Eveline, bo one są łatwo dostępne. Oczywiście pamiętajcie, żeby robić teraz zakupy wyłącznie online, zostać w domu, zachować bezpieczeństwo. I online też w wielu drogeriach są dostępne wszystkie te produkty, które Wam pokazuję. Ta maseczka jest taka chyba silikonowa, jeżeli dobrze kojarzę to tworzywo. Bardzo fajnie nawilża usta i w momencie jak mam maskę na twarzy, no to dołożę sobie jeszcze maseczkę na usta. I teraz już wygląda naprawdę jak ucho. Maseczka zmyta i czas na mgiełkę łagodzącą. Użyję tutaj mgiełki Pure by Closhi. Ostatnio ona też mi się bardzo dobrze sprawdza. Ona ma w składzie hydrolat z lawendy. Na bazie hydrolatu jest stworzona. Mamy jeszcze ekstrakt z lnu. Dodatkowo jest łagodzący pantenol. Jeśli nie przeszkadzają Wam zapachy intensywne w kosmetykach, to możecie śmiało próbować. Ja ją bardzo lubię, ale na przykład mój Łukasz nie znosi tego zapachu, nie toleruje. Aczkolwiek mgiełka działa super, naprawdę bardzo fajnie koi skórę. Można ją stosować na różne sposoby, na krem, pod serum, samodzielnie, na makijaż i ja ją teraz też często wykorzystuję na suche dłonie, bo często je myję mydłem, często je dezynfekuję i one są naprawdę podrażnione, wysuszone, więc nawet kilka razy w ciągu dnia spryskuję sobie te dłonie. Dobra, nakładamy mgiełkę. I teraz przejdę do serum. To jest właśnie ten jeden z droższych kosmetyków w tym filmie, który kosztuje między 70 a 80 zł, ale stwierdziłam, że muszę Wam pokazać to serum, bo naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Marka Shydeer. Serum do skóry odwodnionej, do cery naczynkowej, do cery bardzo wrażliwej. Ono w składzie ma bioflawonoidy cytrusowe oraz flawonoid z lukrecji japońskiej. Tak? Dobrze powiedziałam. Ma konsystencję taką wodno-żelową i często jest tak, że tego typu produkty ściągają, ale on po nałożeniu wręcz przeciwnie, skórę nawilża, koi, bardzo dobrze się wkłania, więc jestem zachwycona tym produktem, stosuję od kilku tygodni.
daje też taki przyjemny chłodek. Po serum czas na pielęgnację okolicy oka i pokażę Wam tutaj coś, o czym już mówiłam na kanale. To jest marka Lenia, eliksir pod oczy, w którym mamy olej z zielonej kawy, olej z pestek śliwki. To jest taka olejkowa konsystencja, ale bardzo lekka. Nie zważy się Wam na tym korektor, nie będzie problemu z aplikacją produktów makijażowych, a ta okolica oka będzie nawilżona i rozświetlona. Aplikuję najpierw na dłoń i naprawdę niewielką ilość nakładam na okolice oka. To jedna kropelka tego produktu to jest wręcz za dużo. Kolejny krok to krem do twarzy. I wiem, że większość z Was, większość, bo ostatnio moja kochana Justynka Just Nails powiedziała, że ona nie używa kremu pod podkład. Zaraz jeszcze ją muszę opieprzyć i nie zdążyłam tego zrobić. Raczej o kremach wszyscy pamiętają, więc teraz przejdę właśnie do tego etapu pielęgnacji i tutaj zwróćcie swoją uwagę na kremy od Eveline, kremy z serii wegańskiej, bo moim zdaniem są naprawdę świetne i kosztują niewiele. Pierwszy krem, jaki ja przetestowałam z tej serii, to był ten krem ultra odżywczy. Jeśli macie cerę dojrzałą, cerę suchą, cerę taką, która potrzebuje takiego mocnego nawilżenia, odżywienia i wolicie cięższe konsystencje, to będziecie z niego zadowolone. Ale jeżeli macie cerę tłustą, mieszaną i lubicie coś, co jest ultra lekkie i szybko się wchłonie, to gorąco Wam polecam głęboko nawilżający krem żel kokosowy z aloesem. On jest genialny i naprawdę wchłania się w mig. Ja nałożę w tym momencie ten ultra odżywczy, bo ostatnio moja skóra potrzebuje mocnego nawilżenia i odżywienia. Pamiętamy też o szyi i dekolcie. Nie wiem, czy są tu osoby, które mają tak wrażliwą okolicę właśnie szyja, dekolt. U mnie to po prostu wystarczy dotknąć, gdzieś zadrapać, nawet delikatnie paznokciem i ja mam momentalnie tutaj zaczerwienienia. Nawet czasami wsmarowanie kremu i przeciągnięcie ręką po tej szyi już sprawia, że ja mam przez chwilę zaczerwienioną skórę. No i taka uroda mojej skóry, nic na to nie poradzę. Tak się właśnie prezentuje moja rutyna pielęgnacyjna. Na tym etapie możecie już przejść do wykonywania makijażu i na kanale znajdziecie mnóstwo inspiracji, zarówno makijaży intensywniejszych, wieczorowych, jak i tych delikatniejszych, bardziej rozświetlających. Pamiętajcie, że te wszystkie kroki pielęgnacyjne sprawią, że Wasz make-up będzie wyglądał świeżo, świetliście, zdrowo, promiennie i ta pielęgnacja ma naprawdę ogromny wpływ na to, jaki będzie efekt makijażu. Makijaż, produkty do makijażu to nie wszystko. Pielęgnacja też jest ważna. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Na niektórych z Was jak zawsze czekają niespodzianki. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!